jestem Violeta. Chciałam wam pokazać, że tutaj się dzieje, że jest remontowane. Skąd przyjechałeś? Ze szkoły budowlanej w Poznaniu. Idę ze szkoły. A ile tutaj będziesz? No myślę, że tak do wieczora, nie? Skąd pan tutaj przyjechał? A przyjechał tutaj z Poznania. A co pan tutaj... Zwierzę z poznańskich. A co pan tutaj chce robić? Dzisiaj najpierw zaczynamy od posprzątania, a potem będziemy malować. Pokój na różowo. Mój ulubiony kolor. Cześć. Jak macie imię? Szymon. A skąd przyjechałeś? Ja przyjechałem z Poznania. Na co dzień pracuję w Warszawie, ale na weekendy wracam do Poznania. No i dzisiaj jest sobota, dlatego wróciłem do Wielkopolski. Tutaj pana odłączało. Dlaczego tutaj jestem, tak? No bo to razem z kolegami z firmy stwierdziliśmy, że no, trzeba odpowiedzieć na dobrą inicjatywę, jaką jest akcja Kolorujemy. No i stwierdziliśmy, że właśnie dzisiejszy dzień przed świętami przyjedziemy, trochę pomalujemy, no żeby fajnie spędzić razem wspólnie czas i zrobić coś dobrego dla was, dla dzieciaków. Dzięki. Słucham. Jak pan idzie? Dobrze, zobacz jak ładnie malujemy. Zobacz jakie fajne są już pomalowane ściany. Na razie przygotowane. Dobrze nam chyba idzie. Dziękuję. Jak mi idzie? No wiesz co? Wysoko, ale jest dobrze. Dajemy radę. Gruntujemy ścianę, potem będziemy kolorem malować. Jak się u nas pracowało? No wspaniale. W ogóle przede wszystkim zaczęliśmy pracę od tego, że nas przywitaliście herbatą i ciastkami. No tak dobrych ciastek to nie jadłem już bardzo dawno, więc będę wspominał te ciastka, bo te ciastka dały nam energię i dzięki temu mieliśmy siły do tego, żeby dalej pracować i machać pędzlami i malować. Więc bardzo mi się podobało. Wasza radość, piękne piosenki, to, że mogliśmy sobie porozmawiać chwilę. Bardzo mi się podobało to dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dzięki wielkie. Czy bardzo się wam podobały nasze pokoje? Znaczy teraz jak już powoli zaczynają wyglądać i mam nadzieję, że te kolory jutro już będą zrobione, to będą pokoje bardzo śliczne, bo są bardzo duże, przestrzenne. Myślę, że będą bardzo piękne. Czy warto przystąpić do Tytań Ligi Kolorujemy? Oczywiście, że warto. No to też jest pytanie. To jest szczytny cel. To jest akcja, która pomaga odnowić mieszkania, odnowić budynki dzieciom w domu dziecka i to są na pewno elementy, które w ogóle nie ma jakby elementy dyskusji, tak, czy warto. Czy ja sądzę o tym, że bardziej pytanie powinno być, czy warto pogłębiać tą aktywność, tak, i budować na długie lata, czy też na jakiś dłuższy okres czasu taką aktywność po to, żeby odnowić w 100% budynek, a nie tylko pomalować jedną czy dwie ściany. Tak?